Teraz oficjalnie witam wszystkich Państwa zebranych u nas tutaj w pokoju wirtualnym na Zoomie oraz tych, którzy się do nas dołączyli na kanale YouTube. Przypominam, że jest to nasza premiera online książki napisanej przez dr Anetę Nordbauer pod tytułem Przepis na dwujęzyczność. Dla tych z Państwa, nie znacie mnie, ja się przedstawię, nazywam się Małgorzata Wiśniewska, jestem założycielką księgarni internetowej, czytam i mówię po polsku. Księgarnia działa od 2011 roku i cały czas się rozwija. Z założenia nasza księgarnia powstała, aby dostarczać podręczniki, materiały i różne materiały pedagogiczne, pomocy naukowe dla nauczycieli szkół sobotnich, a to z kolei wynika z tego, że również jestem założycielką i dyrektorem szkoły polonijnej. Tak połączyłam dwa biznesy, dwie działalności ze sobą i wydaje mi się, że właśnie to moje doświadczenie zdobyte w szkole sobotniej pozwala mi również na udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące podręczników czy innych materiałów. No a przy okazji również od samego początku właśnie temat dwujęzyczności jest mi bardzo bliski. Zaczęło się od tego, że sama przyjeżdżając tutaj do Anglii stałam się osobą dwujęzyczną, a z czasem pojawiły się w naszej rodzinie dzieci, małe dzieci, tak, czyli moje wnuki. I też bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie ten język polski miały przekazany i żeby umiały się porozumiewać w tym języku. Na pewno wszyscy Państwo wiecie, że nie jest to droga łatwa i nie da się tego zrobić w ciągu 5 minut. W tym momencie nie będę się rozgadywała, bo na pewno więcej nam na ten temat powie Aneta. Z Anetą miałam przyjemność się właśnie poznać wiele lat temu, kiedy założyłam właśnie swoją polską szkołę i Aneta przyjechała do nas na wykład dla rodziców. Bardzo ciekawy, bardzo interesujący, bardzo wspierający, motywujący. A dla mnie najważniejsze to jest to, że Aneta jest praktykiem. I widzicie, i owszem, powiedziałam, że jest również doktorem, więc zna temat zarówno jako naukowiec, czyli osoba, która teoretycznie się tym tematem interesuje, ale również to, co najważniejsze dla mnie, jest praktykiem. To tyle z mojej strony. Teraz proszę Anetę o przedstawienie się. Dziękuję bardzo za wprowadzenie i za miłe słowa na temat tego właśnie, że jestem praktykiem, bo ja też najbardziej chyba to cenię. I przedstawiając się, myślę, że powinnam zacząć chronologicznie, bo ostatnio udało mi się zliczyć, że dokładnie 21 lat temu po raz pierwszy poważnie zajęłam się tematem dwujęzyczności, kiedy kończyłam magisterskie studia logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tam podjęłam ten temat w mojej pracy magisterskiej. I te lata kontaktu z tym tematem myślę, że nauczyły mnie bardzo wiele. Początkowo teoretycznie, ale później już kiedy stałam się mamą i kiedy też stałam się osobą dwujęzyczną mieszkając w Anglii, będąc żoną Anglika, zaczęłam stykać się i stawiać czoła tym wyzwaniom bardziej praktycznym. W międzyczasie też obroniłam pracę doktorską w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. I mówiąc o rocznicach, to wydaje mi się, że warto wspomnieć, że już niedługo, bo pod koniec tego miesiąca moja najstarsza córka kończy 18 lat.
Ja nie wiem, jak to się stało, że ona już będzie miała 18 lat, ale dokładnie wiem, jak to się stało, że bardzo dobrze mówi i czyta i pisze po polsku. Niedawno otrzymaliśmy wyniki jej egzaminów GCSE z języka polskiego. Była to ocena 9, czyli najwyższa, jaka jest możliwa, i teraz córka przygotowuje się do matury z języka polskiego. I to jest właśnie, myślę, że ogromny osobisty sukces również dla mnie, ponieważ od lat przekazuję język polski moim dzieciom w pojedynkę. I też właśnie z tymi doświadczeniami też się dzielę w książce. Dobrze, dziękujemy Aneto za wprowadzenie i za przedstawienie się. Gratulujemy córce wspaniałego wyniku. To jest naprawdę fantastyczne uczucie, kiedy przygotowujemy dzieci i nam się ciągle wydaje, że one jeszcze czegoś tam nie wiedzą, a później dostajemy takie wspaniałe rezultaty, takie wspaniałe wyniki. Słuchajcie, zupełnie zapomniałam, że jeszcze miałam ogłosić ankietę. Ankietę, ponieważ tytuł książki to Przepis na dwujęzyczność. Słowo przepis kojarzy nam się raczej z kuchnią. Więc chcieliśmy Was zapytać, jakie jest Wasze ulubione ciasto niedzielne? Są tylko dwie odpowiedzi, ale już za chwilę na czacie powinien się pojawić link do ankiety i bardzo Was prosimy o pokazanie, znaczy o odpowiedź na to pytanie i zobaczymy, czy sernik, czy szarlotka. Dobrze, ja zaraz, jak zobaczę wyniki, to podzielę się swoim ulubionym ciastem. Zapytamy również Anety, jakie jest jej. A ja jeszcze mam do Was też prośbę o napisanie w czacie, skąd się z nami łączycie. Czy mieszkacie w Wielkiej Brytanii, tak jak my, czy może gdzieś, nie wiem, na drugim końcu świata, w Australii albo w Ameryce, napiszcie. A może z Polski jesteście i też chcecie się dowiedzieć, bo wiemy, że jest bardzo duża ilość rodzin mieszkających w Polsce. Tych, którzy wrócili na przykład z emigracji w Wielkiej Brytanii i chcą utrzymywać dwujęzyczność, czy po prostu jest to tak zwana dwujęzyczność zamierzona, czyli rodzice świadomie po prostu uczą dzieci swoje od najmłodszych lat właśnie języka na przykład angielskiego czy jakiegoś innego, obcego. Słuchajcie, widzę już wyniki ankiety. Więc słuchajcie, no różnica jest nieduża, bo 58% odpowiedziało, że szarlotka, a 42%, że sernik. Ja uważam, że to wszystko zależy od pory roku, bo na pewno jesienią przeważa szarlotka, nie? Natomiast w okolicach świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, to pewnie będzie sernik. Jak jest u ciebie, Aneto? Ja się zgadzam z tym, że to powinno być sezonowe. Ja tak staram się właśnie sezonowo w mojej kuchni funkcjonować i też jeżeli chodzi o ciasta, teraz właśnie w tym czasie to są głównie ciasta ze śliwkami, ciasta właśnie takie jak szarlotka. Wcześniej latem były to inne owoce, a teraz im bliżej do jesieni to będzie piernik, ciasto z makiem i tak to powinno moim zdaniem ewoluować, żeby dostosowywać się do tego, co jest w sezonie, co też pasuje do tego, co za oknem, prawda? Ta aura też wpływa na to, że czasem mamy ochotę na coś bardziej rozgrzewającego, a czasem może coś świeżego w smaku. Także nie mam takiego jednego faworyta, bo to zależy. I to jest też świetna odpowiedź, bo to samo jest dokładnie w świecie nauki. Jeżeli ktokolwiek zadaje pytanie konkretne, czy to jest tak, czy tak, to przeważnie każdy naukowiec ma taką odpowiedź, to zależy, ponieważ to właśnie tak wygląda, że ta jedna definitywna odpowiedź po prostu nie jest możliwa. No więc teraz, jak usłyszałam Twoją odpowiedź, to tak mi przyszło do głowy, że tytuł Twojej książki to jest oczywiście przepis na dwujęzyczność, ale nie ma, tak jak nie ma jednego przepisu na ciasto, bo
każda gospodyni dodaje tam szczyptę siebie, że tak powiem. To tak samo w Twojej książce podajesz liczne rozwiązania, ale te rozwiązania każdy musi dopasować do siebie i dać od siebie właśnie tą szczyptę, nie wiem, szczyptę siebie, tak? Działać zgodnie z tym, co mu serce podpowiada i z tym, co czuje, że właśnie dla jego dziecka będzie dobre. Zgadzam Dobrze. się. Dobrze, to zapraszamy w tej chwili wszystkich na prezentację. Jakbyś mogła rozpocząć. Już zaczynamy. Mam nadzieję, że wszystko A, ukazało się prawidłowo. widać już, więc ja tutaj tylko taki wstęp króciutki. Tak jak cały czas powtarzam, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj po to, żeby świętować premierę książki dwujęzyczno, znaczy przepis na dwujęzyczność, czyli nasze spotkanie będzie dotyczyło dwujęzyczności w pytaniach i odpowiedziach. Książka jest bardzo kolorowa. Jak widzicie okładkę, jest rodzina, która właśnie przekazuje dzieciom dwujęzyczność. W środku okładka jest kolorowa i środek również jest kolorowy. W środku jest 10 rozdziałów. Każdy jest zaznaczony innym kolorem. Każdy rozdział ma swój własny kolor. Wszystko po to, żeby było łatwo znaleźć temat, który rodzica albo pedagoga czy nauczyciela właśnie interesuje. Żeby nie trzeba było pamiętać, na której to było stronie, bo jako wzrokowcy, a większość z nas jest chyba wzrokowcami, kolory będziemy zapamiętywać i jeśli nas będzie interesował temat dwujęzyczność i dwukulturowość, to zapamiętamy, że to jest kolor brązowy. W środku również widzicie spis treści. Każdy rozdział zawiera kilka podrozdziałów. Te podrozdziały również są zaznaczone takim samym kolorem jak tytuł rozdziału, a na końcu każdego rozdziału są ćwiczenia. Ćwiczenia, które są bardzo ważne, żeby sprawdzić nie tylko swoją wiedzę, którą zdobyliśmy z tej książki, ale również po to, żeby się zastanowić chwilę i, no i tak przeżyć taką refleksję, tak? Czy mamy postępować w ten sposób, czy w inny sposób. Tak jak powiedziałam, ten przepis nie musi być, nie musi każdej rodziny dotyczyć i być dokładnie taki sam. Więc dla mnie. Przepraszam, przepraszam Małgosiu, czy możesz włączyć mikrofon? Tak, już. Więc tak jak powiedziałam, na zakończenie każdego rozdziału są ćwiczenia do tego, żeby po prostu sprawdzić swoją wiedzę, ale nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale też i utrwalić ją, tak? Bo poprzez wykonywanie ćwiczeń utrwalamy to, co przeczytaliśmy, czy to, czego doświadczyliśmy. Więc proszę się też nie przejmować, jeśli nie znacie odpowiedzi, bo nie musicie znać odpowiedzi. Poza tym odpowiedź może też w niektórych wypadkach być różna, tak? Książka, jak jeszcze raz widzicie, jest bardzo kolorowa i właśnie po to zostały wprowadzone kolory, żeby łatwiej nam było zapamiętać. To, co autorka przekazuje w tej książce. Tutaj są przykładowe strony z pierwszego rozdziału dotyczącego postawy rodzica. Bo postawa rodzica, chyba wiecie najlepiej, że jest najważniejsza w tym wychowaniu, w wychowaniu dziecka w ogóle, ale i w wychowaniu właśnie w dwujęzyczności. Dlatego, jak dobrze są zbudowane fundamenty, to później cała budowla będzie stała na tych fundamentach bezpiecznie i będzie, nie będzie się chwiała, tylko będzie dobrze funkcjonowała. Jest pokazana również strona z ćwiczeniami. Tutaj jest akurat w pierwszym rozdziale ćwiczenia dotyczące mitów
w wychowaniu dzieci dwujęzycznych. Pytań, znaczy tych mitów jest 10, więc można sobie sprawdzić, czy wszystkie znamy, czy się z nimi zgadzamy. Jak każda książka, również książka Przepis na dwujęzyczność przed wydrukowaniem została wysłana do wielu osób z prośbą o napisanie opinii na temat tej książki. Otrzymaliśmy bardzo dużo opinii zarówno od naukowców, ale również nauczycieli i rodziców. Pozwolę sobie przeczytać dwie opinie. Pierwsza opinia została napisana przez panią Elżbietę Baras, która jest prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, ale również była wieloletnim dyrektorem szkoły sobotniej w Londynie, no i jest mamą dwujęzycznych dzieci. Pani Elżbieta napisała tak: bardzo potrzebna pozycja na temat dwujęzyczności. Jej spójność powoduje łatwość czytania, a ćwiczenia zmuszają do refleksji i poprawy swoich codziennych praktyk w pracy z dziećmi wielojęzycznymi. I to, co wspomniałam wcześniej, na samym początku, przedstawiając autorkę książki, że jest naukowcem, ale również przede wszystkim praktykiem. Mamy również opinie od osób pracujących na wyższych uczelniach w Polsce. I przeczytam w tej chwili opinię napisaną przez doktor nauk humanistycznych Danutę Emulet-Rozja z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która napisała tak: autorka w przystępnej i przyciągającej uwagę czytelnika formie przekazuje bardzo ważne treści, które są uzasadnione naukowo. Uczy, jak kształtować dwujęzyczność w codziennych sytuacjach życiowych. I to jest to, co powiedziałam wcześniej. Nauka łączy się z praktyką i to jest fantastyczne, że właśnie możemy taką książkę mieć już niedługo w rękach. Wszystkie opinie, link do wszystkich opinii, które jeśli będziecie chcieli Państwo przeczytać, został chyba wysłany już na czat. Na czacie będziecie mieli właśnie ten link, więc wiele innych opinii, równie fantastycznych jak te dwie, które przeczytałam, możecie przeczytać w tym linku na stronie. Na pewno Was interesuje, dla kogo jest ta książka. Według mnie dla każdego, dla kogo temat dwujęzyczności czy wielojęzyczności jest ważny, czyli przede wszystkim dla rodziców, tak, którzy wychowują dzieci poza granicami Polski i chcą przekazać im ten język, chcą, żeby dzieci znały język polski jak najlepiej. Książka jest również dla tych, którzy szukają sprawdzonych, praktycznych porad na temat dwujęzyczności, którzy właśnie poszukują praktycznych pomysłów, motywacji i wsparcia. To wszystko naprawdę jest w książce. No i dla rodziców, którzy stosują dwujęzyczność zamierzoną, o czym już mówiłam, no i też również nauczycieli i pedagogów, którzy pracują w szkołach sobotnich, czy prowadzą swoje indywidualne spotkania dla rodzin wielojęzycznych czy dwujęzycznych w Polsce czy za granicą. Jeśli Państwo chcecie zobaczyć, jak wygląda książka, to zachęcamy do pobrania darmowego fragmentu. Za chwilę również dostaniecie link. Warunkiem odebrania tego darmowego fragmentu książki jest zapisanie się na nasz newsletter, a książka, ten darmowy fragment, to jest pierwszy rozdział książki Anety Nordbauer. I w tej chwili już oddaję głos autorce książki, która powie dużo więcej niż ja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ta część naszego dzisiejszego spotkania jest właśnie poświęcona
tej praktycznej stronie dwujęzyczności. Prosiliśmy Was o to, żebyście nadesłali pytania i te pytania przyszły do nas i drogą mailową, i przez media społecznościowe. Będę je chciała dokładnie omówić. Te, które są najbardziej typowe, najbardziej charakterystyczne, też to, powiązałam to z tym doświadczeniem, które mam pracując w Bilingual House, czyli w takim miejscu, które dostarcza wsparcia dwujęzycznym rodzinom z całego świata. Są to najczęściej rodziny polonijne, ale również zgłaszają się do mnie na konsultacje rodziny z Polski, które tam próbują przekazywać dzieciom inne języki, czy też te języki, które sami znają, czy języki, które są związane z ich korzeniami. Te konsultacje nazywają się Bilingual Family, to znaczy, że spotykamy się i analizujemy sytuacje, konkretne sytuacje w każdej rodzinie. Tu będziemy mieć symulację takiego spotkania, ponieważ na tych przykładach będziemy próbować Wam rozwiązać Wasze problemy. W książce też jest bardzo wiele przykładów, które są zaczerpnięte z mojej praktyki i te przykłady są, wydaje mi się, bardzo ważną częścią książki, równie ważną jak ćwiczenia. Tematy, na których się dzisiaj skupimy, to wielojęzyczność, wspieranie języka większościowego, czyli tego, który jest w Waszym otoczeniu, czytanie w języku większościowym, mieszane i ubogie wypowiedzi w języku polskim. I tutaj za język polski możecie sobie podstawić taki język, który jest dla Was mniejszościowy, czyli taki, który Wy przekazujecie we własnym zakresie. No i wreszcie temat rzeka, czyli dziecko nie odpowiada w języku polskim, czyli sytuacje często bolesne dla rodziców, którzy dokładają wszelkich starań, żeby przekazać dzieciom język polski, a dzieci w tym języku nie mówią. Także będziemy te tematy analizować po kolei. Zaczniemy od tego, jaka jest metoda stawiania czoła takim problemom. Ja na konsultacjach zawsze zaczynam od pozytywów, czyli od tego, żeby sprawdzić, jakie warunki już w danej rodzinie panują, które są sprzyjające, co warto jest kontynuować, co warto jest poszerzać, na jakim fundamencie warto będzie budować dalszy sukces w dwujęzycznym wychowywaniu. I co już się udało osiągnąć, czyli to, żeby zauważyć, że dotychczasowe działania już przyniosły efekty i żeby te efekty docenić. W drugiej kolejności patrzymy na perspektywę, czyli na to, co chcemy osiągnąć. Czyli to jest właśnie to, jak możemy ten nasz problem rozwiązać, aby podtrzymać już to, co mamy i żeby dalej zapewnić dziecku jak najlepsze możliwości rozwoju w zgodzie z aspiracjami, czyli z tymi marzeniami rodziców. I ja zwykle tutaj zachęcam do tego, żeby rodzice od samego początku mierzyli wysoko. I tu nie chodzi o to, żeby mieć jakieś wygórowane ambicje, tylko raczej patrzę na to z punktu widzenia dziecka, żeby nie ograniczać tego, co dziecko może osiągnąć. Czyli żeby stworzyć dziecku warunki, żeby mogło wypełnić swój potencjał w jak najwyższym stopniu, ale też z tą świadomością, że życie będzie nam stawiało różne wyzwania i może weryfikować te nasze ambicje i że to jest ok, że to jest coś, co może się wydarzyć i nie powinno nas w tym momencie deprymować. No i wreszcie dochodzimy do metody, czyli do tego, jak dostosować środowisko językowe. Czyli to jest właśnie to, w czym ja się specjalizuję, w tym, jak kształtować środowisko językowe w danej rodzinie, a my możemy zrobić naprawdę dużo więcej, niż nam się wydaje, w zakresie przede wszystkim własnej postawy jako rodzica i zachowania językowe, które ja prezentuję jako rodzic. Czyli ja nie mogę narzucić dziecku jakiegoś konkretnego sposobu komunikowania się, ale mogę poprzez moją postawę i mój sposób
mówienia na to wpływać. Czyli w ten sposób będziemy też rozważać pytania, które napłynęły. Pierwsze pytanie dotyczyło wielojęzyczności i jest to pytanie, które opisuje sytuację, kiedy w domu mamy cztery języki. Czyli Iza, która nadesłała to pytanie, mówi, że mieszkają w Austrii, gdzie niemiecki jest w otoczeniu i w przedszkolu, a córka ma dopiero 3 latka. Mąż rozmawia z córką po arabsku i to, co nauczył się po polsku, czyli też to musi naprawdę, od razu wskazuje nam na to wsparcie, które na pewno jest ze strony męża. Ja z mężem od zawsze rozmawialiśmy po angielsku i czasami po niemiecku. Mąż nie chce się przystawić wyłącznie na niemiecki, a ja z córką po polsku jako nasz główny język i po niemiecku dodatkowo. Więc u nas jest straszny miks. Czyli tutaj już widać, że mama zwracająca się z tym pytaniem dostrzega to, że być może potrzebne jest wprowadzenie jakiegoś porządku w tej gospodarce językowej w rodzinie. Ale co jest pozytywne? Córka jak na swój wiek ogarnia polski najlepiej, zaczyna też niemiecki, rozumie arabski, odpowiada po polsku, trochę po angielsku czai. Czyli widać, jak chłonie, jak wspaniale funkcjonuje w tym wielojęzycznym środowisku. Ogólnie jest bardzo otwarta i kontaktowa i po chińsku by się dogadała. Czyli ja już widzę, jak wspaniałe i komunikatywne jest to dziecko, wręcz stworzone do tego, żeby funkcjonować w takim środowisku. Ale mamy tutaj od mamy takie pytanie. Nie wiem, jak te wszystkie języki u niej ogarnąć. Sama nie ogarniam i miksuję. Także później po polsku też nie wiem, jak się wysłowić. Czyli widać, że to mama zauważa u siebie tę potrzebę uporządkowania tego środowiska. Więc najpierw spojrzałabym na pozytywy. Przede wszystkim dostrzegłabym to i doceniła, jak ogromne jest bogactwo języków i kultur w tej rodzinie. To jest naprawdę, naprawdę wielki skarb i ja takim rodzinom serdecznie zazdroszczę, bo to jest naprawdę piękne. Oboje rodzice przekazują swoje języki ojczyste. To już jest wielki plus. A córka ewidentnie korzysta z tego bogactwa i rozwija się. Perspektywa jest taka, że córka Izzy będzie wielojęzyczna, ale chcemy też w tym wielojęzycznym wychowaniu osiągnąć komfort dziecka i komfort rodzica. Bo to jest ważne, bo to, jeżeli rodzic czuje się niekomfortowo, tak jak tutaj widać u Izy, to poczucie niepokoju, że nasze języki są zbyt takie zabałaganione, to oznaczałoby to, że mama nie ma tego poczucia komfortu. Metoda, czyli to, co można byłoby tutaj uporządkować, to przede wszystkim podkreślić to, że języki nie będą wszystkie miały jednakowego statusu w domu. Ustawiłabym języki ojczyste rodziców na pozycji uprzywilejowanej, czyli byłby to język polski i język arabski. Niemiecki nie jest konieczny w domu, dlatego że jest on bardzo intensywnie obecny w otoczeniu, a córka ma codzienny z nim kontakt w przedszkolu. Każdy rodzic trzyma się swojego języka w rozmowach z dzieckiem. Czyli to, co teraz widzimy, że te języki trochę tak płyną w sposób spontaniczny, to można byłoby spróbować ograniczyć w ten sposób, że dyscyplinować samą komunikację rodzica. A język angielski pomiędzy rodzicami w moim doświadczeniu jest tutaj korzystny. Po pierwsze, dodaje nam ten czwarty język, z czym widać, że córka nie ma problemu, czyli dodaje dodatkową czwartą wartość, a po drugie, nie dokłada do dominacji języka niemieckiego. Bo jeżeli rodzice by się pomiędzy sobą przestawili na język niemiecki, to byłby to jakby dodatkowy ciężarek, który dokładamy do języka niemieckiego, który będzie w otoczeniu dominował wraz z życiem dziecka coraz bardziej. Czyli bardzo pozytywna perspektywa, ale myślę, że tak warto byłoby razem z mężem, żeby Iza
przemyślała i spróbowała tak poukładać przede wszystkim te priorytety w ich gospodarce językowej, a widać, że Iza z tej sytuacji już korzysta i można byłoby te korzyści jeszcze zwiększyć. Drugie pytanie dotyczyło wspierania języka większościowego. Czyli tu Aleksandra napisała, że mieszkamy w Niemczech, oboje rodzice są z Polski, syn obecnie ma prawie 3 lata, od urodzenia w Niemczech, w domu tylko język polski, w przedszkolu niemiecki, do przedszkola poszedł mając prawie 1,5 roku. Syn po polsku mówi dużo, ale po niemiecku tylko parę słów. Czy powinna mu jakoś pomóc, czy zacząć w domu mówić po niemiecku? Bardzo dobre pytanie, bo taka pokusa, żeby zacząć w domu mówić w tym języku otoczenia, będzie pojawiać się zawsze, bo rodzic instynktownie chce dziecku jak najbardziej pomóc, jak najbardziej ułatwić mu życie. Ale zacznijmy od początku, czyli patrząc na pozytywy w tej sytuacji, jest już solidny fundament języka polskiego i jest zapewniony kontakt z językiem otoczenia, czyli przez to, że synek chodzi do przedszkola. Perspektywa jest taka, że mamy jako nasz cel pełną dwujęzyczność, chcemy kontynuować rozwój języka polskiego i chcemy też wzmocnić język otoczenia do czasu rozpoczęcia szkoły, bo wiemy, że wtedy te wymagania na pewno wzrosną. Jak będzie wyglądała nasza metoda? Czyli odpowiadając na pytanie Aleksandry, czy powinnam dziecku jakoś pomóc? Tak. Zdecydowanie dziecku trzeba pomóc, ale nie przestawiając się na język niemiecki w komunikacji. Zaczęłabym od tego, że dowiedziałabym się, jaki stosunek dziecko ma do przedszkola. Czy to doświadczenie w przedszkolu jest pozytywne, czy wsparcie w przedszkolu, jak ono wygląda, jak wyglądają kontakty z rówieśnikami w przedszkolu, czy nawiązały się już jakieś przyjaźnie. Bo to, że język niemiecki wydaje się rozwijać zbyt wolno, to może być związane z tym, że synek nie akceptuje tego, że rozpoczął przedszkole, czy że wolałby być w domu. Bo takie sytuacje się zdarzają, czyli wtedy te postawy w stosunku do świata zewnętrznego, czyli w tym przypadku przedszkola, a domu, mogą się potem przejawiać też w tym, jak rozwijają się języki. Czyli tu w tym momencie przestawienie się na język niemiecki mogłoby wpłynąć niekorzystnie na poczucie bezpieczeństwa dziecka. Czyli ta kontynuacja mówienia po polsku na pewno zapewniłaby wsparcie dla rozwoju emocjonalnego synka. Ale z drugiej strony, czyli tutaj będziemy nadal wspierać język polski z tą świadomością, z tą pewnością, że język niemiecki na pewno będzie w którymś momencie dominował, ale z drugiej strony szukamy wsparcia na zewnątrz, jak możemy język niemiecki jeszcze bardziej wspierać przez te kontakty ze światem zewnętrznym, czyli poprzez różnego rodzaju zajęcia, być może inne niż w przedszkolu, może bardziej takie ukierunkowane na zainteresowania dziecka, bajki, które możemy wspólnie oglądać, audiobooki czy piosenki. To, że rodzic mówiący po polsku razem z dzieckiem obejrzy bajkę po niemiecku czy zaśpiewa piosenkę po niemiecku, to nie znaczy, że się na niemiecki przestawił. To znaczy, że wspólnie poznają ten język i nim się cieszą. Czyli ta akceptacja, że to jest język, który my też lubimy i akceptujemy, może również w tej sytuacji pomóc. Kolejne pytanie dotyczy czytania w języku większościowym. Tu napisała Paulina, że mieszka we Francji, mówi płynnie w tym języku, od 10 lat jest w tym kraju, mam dwójkę dzieci, 5-miesięcznego chłopczyka i 2-letnią dziewczynkę. Mówię do dzieci po polsku. Tata dzieci mówi do nich po angielsku, jest Amerykaninem. Chciałam iść za zasadą jeden język, jeden rodzic, ale coraz bardziej jestem kuszona czasami poczytać książki dla dzieci w języku francuskim. Niektóre książki są bardzo interesujące, ale nie mają tłumaczenia polskiego. Omijają mnie wtedy ciekawe pozycje, bo nie ustaliłam sobie, że używam jedynie języka polskiego. Moja córka rozumie 3 języki.
czy namieszam jej w głowie, jeśli zacznę jej czytać po francusku? Bardzo dobre i ciekawe pytanie, i takie bardzo świadome. Wydaje mi się, że tutaj pokazuje to, że pani Paulina nie chce popełniać właśnie takich pochopnych decyzji, a z drugiej strony też nie chce, żeby ją coś wartościowego ominęło. Więc patrząc na pozytywy, mamy tutaj trzy języki. Sytuacja idealna, ja tak tutaj może dodam na marginesie, sytuacja idealna na tej zasadzie, mówiłam to już na innych webinarach, że język otoczenia nie jest obecny w domu, czyli ta sytuacja, ten balans pomiędzy językami jest bardziej wyważony, ponieważ mamy tutaj w domu język polski i angielski od rodziców, na zewnątrz język francuski i widzimy, że te proporcje są bardziej wyważone niż na przykład w tej sytuacji, kiedy tata byłby Francuzem, bo wtedy język francuski byłby od taty i od otoczenia, a mama miałaby do przekazania tylko język, jako samodzielnie miałaby do przekazania swój język. Czyli sytuacja idealna, jeżeli chodzi o te podziały. Perspektywa jest taka, że w domu mamy tą oazę, czyli te języki rodziców, które są przekazywane bez udziału języka otoczenia. I co jest również ważne dla Pauliny, to zainteresowanie, podziw dla literatury francuskiej, czyli też taka postawa bardzo integrująca się, prawda? Czyli my się nie oddzielamy od tego, co jest na zewnątrz. Jeżeli chodzi o moje sugestie, to jako zasada kontynuowałabym to, że trzymamy się swoich języków, a obecność języka francuskiego w domu nie jest potrzebna, bo on będzie wystarczająco obecny na zewnątrz. Ale, co jest ważne, nie odcinamy się od świata zewnętrznego, czyli raczej kultywujemy taką wielokulturowość, czyli podejście do wszystkich języków, które są u nas w rodzinie obecne z taką postawą zainteresowania, sympatii, podziwu i dlatego od czasu do czasu można wspólnie zachwycić się tą kulturą, można przeczytać tę książkę i też nawet w przyszłości można w tej sytuacji postawić dziecko w roli eksperta, bo dziecko chodząc do przedszkola, do szkoły we Francji będzie pewnie mogło bardziej od podszewki tę kulturę poznać i nam później ją przekazać. Ale to nie oznacza przestawiania się na język francuski, tylko na chwilę bierzemy do ręki tę książkę i możemy ją w tym języku przeczytać, ale już jej treść możemy przedyskutować w naszym języku. Czyli to jest też do pogodzenia. Kolejny temat to mieszane i ubogie wypowiedzi po polsku. Pani Anna pisze, że syn ma 9 lat, jest urodzony w Wielkiej Brytanii. W domu mówią wyłącznie po polsku, lecz wszędzie indziej po angielsku. Syn miesza języki, ma mniejszy zasób słów. Książki chciałby czytać tylko po angielsku. Jak mogę wzbogacić mu język i przy okazji, żeby nie mieszał tych języków? Także bardzo, bardzo częsty problem. Pozytyw to jest taki, że syn rozumie i mówi po polsku. Czyli to już jest to, co udało się osiągnąć przez dotychczasowe postępowanie. Perspektywa jest taka, że ta dominacja języka otoczenia, którą obserwuje Anna u syna, jest naturalna. Czyli no, nie możemy podchodzić do tej sytuacji w sensie w takim jakby sensie walki. My nie chcemy z tą naturalną dominacją walczyć, tylko raczej właśnie akceptujemy, że jest to naturalne, ale to nie znaczy, że język niedominujący, czyli polski, musi być ubogi i musi być taki właśnie pomieszany. Potrzeba, którą zauważam u Anny, jest taka, żeby wyrównać równowagę pomiędzy językami i wzbogacić język polski. W jaki sposób można to osiągnąć? To wzmocnienie języka polskiego, czyli zwiększenie ekspozycji na ten język, zaowocuje jednocześnie bogatszymi wypowiedziami i
automatycznie zredukuje mieszanie, bo to mieszanie, które tu obserwujemy, najprawdopodobniej wynika z tego, że u syna Anny brakuje słownictwa. Czyli w momencie, kiedy brakuje jakiegoś słowa, czy jest to słowo, które jest jakoś w tyle głowy, trudno w danym momencie jest je odświeżyć, to wtedy o wiele łatwiej przypomina się słowo z języka angielskiego i ono jest włączane do wypowiedzi. Przede wszystkim Anna powinna sprawdzić, czy jej wypowiedzi są czyste, bo my czasem w naszym zabieganiu, w stresie, w zmęczeniu możemy zupełnie nieświadomie posługiwać się tym, co jest dla nas najłatwiejsze, czyli językiem mieszanym. To jest szczególnie możliwe, kiedy mieszkamy już poza Polską przez wiele lat, pracujemy w tym języku, jest to dla nas już język, który jest jak ojczysty i wtedy możemy nawet nie zauważać, jak my bardzo będziemy w codziennych wypowiedziach mieszać. A można jednak tego uniknąć. Z większym wysiłkiem, ale jest to jak najbardziej możliwe i na pewno byłoby tu pomocne. Spróbować przekonać syna do polskich książek, czyli przede wszystkim czytać wspólnie, czyli razem usiąść z tą książką, pozwolić synowi też może wybrać, która książka by go zainteresowała, czyli nie bazować na tym, co my czytałyśmy w dzieciństwie, bo te książki się często zdezaktualizowały, ale zobaczyć, co jest nowego na rynku czytelniczym i co byłoby ciekawsze do poczytania. Parafrazować wypowiedzi mieszane, czyli kiedy słyszymy u syna wypowiedź, która składa się z elementów języka polskiego i angielskiego, które się przeplatają, my powtarzamy, czyli mówimy tak, masz na myśli to i to i dajemy ten wzorzec w języku polskim. I parafrazować wypowiedzi ubogie. To jest drugi rodzaj parafrazy, czyli my, kiedy słyszymy wypowiedź, która jest złożona tylko z dwóch czy z kilku wyrazów i mamy poczucie, że w wieku 9 lat ta wypowiedź powinna być bogatsza, zawierać więcej słów, które by opisywały i precyzowały tę wypowiedź, to możemy też to powtórzyć, dodając jeden lub maksymalnie dwa elementy, które by mogły też pokazać, jak można mówić w sposób bogatszy. No i cierpliwość, to jest coś, co jest na pewno tutaj potrzebne, bo po takim zintensyfikowanym kontakcie, to potem musimy czekać też przez jakiś czas na efekty, ale cały czas utrzymując ten nasz poziom. I teraz ten temat, który był najbardziej obecny w Waszych listach, to dziecko nie odpowiada po polsku. I tu przedstawiam na planszy takie najbardziej reprezentacyjne listy, po to, żeby pokazać, że bez względu na miejsce i na sytuacje, i na języki, jakie są zaangażowane, i nawet na liczbę tych języków, możemy spotkać się z tym samym problemem. Czyli tu mamy listy z Wielkiej Brytanii, z Francji i z Hiszpanii. Dzieci są w różnym wieku, bo mamy 8, 5, 4, 9 i 2 lata, różne języki, a same autorki listów podsumowują swoje pytanie w sposób bardzo podobny. Kinga pisze, że syn nie mówi po polsku. Trochę się boję, że mimo starań ta nauka polskiego nam nie wychodzi. Mamy jeszcze szansę, Pani zdaniem, jak to zrobić? Magdalena, czy jest jakiś moment, kiedy córka się odblokuje i zacznie odpowiadać po polsku? A Magdalena z Hiszpanii, niestety dzieci nie mówią po polsku niemalże wcale. Odpowiadają mi zawsze po hiszpańsku, poza kilkoma słowami. Co więcej mogłabym zrobić? Czyli dzieci w tych przypadkach nie mówią w sposób aktywny po polsku, a ten język rozumieją. A rodzice chcieliby więcej, chcieliby, żeby ten język się zaktywizował. Wracając na chwilę do książki Przepis na dwujęzyczność,
Oprócz rozdziałów, które mówią o tym, jak kształtować Waszą postawę, Waszą komunikację z dziećmi, jest też taka ważna część, która nazywa się rozwiązywanie problemów. I jeden z tych rozdziałów został właśnie poświęcony tej tematyce. Widzicie tutaj fragmenty takie graficzne tej książki. Cytat, którego tu użyłam: w cierpliwości nie chodzi o umiejętność czekania, ale o to, co robisz, kiedy czekasz. I mówiłam przed chwilą o tym już, kiedy wspomniałam o listach, że ta cierpliwość będzie potrzebna, ale ważne jest, żeby nie czekać z założonymi rękami, tylko żeby w tym czasie wprowadzić odpowiednie działania. I podsumowuję rozdział, mówiąc o tym, że żeby nie poddawać się w takich sytuacjach, tylko żeby po pierwsze cieszyć się z tego, że już mamy tę dwujęzyczność receptywną, czyli rozumienie języka, bo to nie jest coś, co się pojawia samo i nie jest coś, co jest gwarantowane, ale wierzyć w to, że język w pewnym momencie ma szansę się zaktywizować. I teraz chciałabym dokładniej omówić te listy. Czyli najpierw skupimy się na tym, co napisała pani Kinga. Pani Kinga pisze, że ma dwóch synów, 9 i 2 lata. Mąż jest Anglikiem, nie mamy polskiej rodziny dookoła, ale mamy polskie książki i dostęp do polskiej telewizji. Dzwonimy regularnie do dziadków z Polski. I tutaj ja już to zaznaczyłam w pozytywach, czyli to, że mamy polskie książki, że mamy polską telewizję i że mamy dobrą relację z rodziną w Polsce, bo to też nie jest coś, co jest obecne we wszystkich rodzinach polonijnych, że ten kontakt z rodziną w Polsce jest, to jest już ogromnym pozytywem i takim fundamentem, na którym możemy budować. Dalej pani Kinga pisze, jednak mimo prób z moim synem 9-latkiem, on nie mówi po polsku. Wydawało mi się, że dużo rozumie, ale jak mówię po polsku do mojego młodszego syna, starszy pyta i prosi, bym przetłumaczyła. Dobry znak, że zaczyna prosić, bym powiedziała coś po polsku, gdy rozmawia z moimi rodzicami. Mój 2-latek mówił dużo po polsku, dopóki babcia z Polski się nim opiekowała. Teraz, mimo że mówię do niego tylko po polsku, odpowiada mi po angielsku. Rozumie jednak wszystko, ale boję się, że powtórzy się historia jak powyżej. Trochę boję się, że mimo starań ta nauka polskiego nam nie wychodzi. Mamy jeszcze szansę, pani zdaniem, jak to zrobić? Czyli tutaj to pytanie, czy mamy jeszcze szansę, to wydaje mi się, że pokazuje, jak bardzo pani Kindze zależy. I to jest ta motywacja, która jest naprawdę godna zauważenia i godna pochwały, bo od tego się wszystko zaczyna. Od tej motywacji i od tej wiary u rodzica. Zauważamy te pozytywy, o których mówiłam. Dodatkowo jeszcze u syna młodszego mamy rozumienie, a u starszego syna jest chęć rozumienia. Czyli to zadawanie pytań, prośby o przetłumaczenie, to jest coś, co jest pozytywne, że widzimy tę chęć i tę potrzebę, żeby się w tym kierunku rozwijać też u syna starszego. Perspektywa jest taka, że chcemy aktywizować język polski u starszego syna i chcemy kontynuować ten sukces, czyli to mówienie, to co przekazała babcia z Polski, że chcemy to kontynuować u syna młodszego. Czyli w metodzie zaczęłabym od wiary, że szansa jest zawsze. Nawet u dzieci starszych niż 9 lat można, ja w swojej praktyce mam takie przykłady, że te sukcesy są możliwe, ale ta wiara jest bardzo potrzebna. Kontynuacja konsekwentnego mówienia do synów po polsku. Czyli to, co już pani Kinga robi, należałoby z tą wiarą kontynuować. Parafraza angielskich wypowiedzi synów. Czyli to, co już mówiłam dzisiaj o parafrazie, mówię od wielu lat, ale będę powtarzać, bo jednak za mało tego jeszcze słyszę u rodziców i u nauczycieli. Czyli kiedy słyszymy te wypowiedzi po angielsku, to my je powtarzamy po polsku. Wspólne czytanie i zabawa jeden na jeden. To jest coś, co jest ważne, żeby wpisać do naszego codziennego harmonogramu, że codziennie, tak jak odmawiamy wieczorem pacierz,
Tak samo musi się w naszym programie pojawić codziennie ta zabawa jeden na jeden, czyli kiedy my osobno poświęcamy czas dziewięciolatkowi i osobno dwulatkowi. To można robić nawet zamiennie. Jednego dnia ten syn, drugiego dnia ten syn, żeby było to poczucie tego czasu, który jest tylko dla mnie. I ten czas dzielimy na zabawę i na czytanie. U starszego syna nauka czytania i pisania po polsku na pewno by też pomogła i kolonie w Polsce, czyli taki pobyt, kiedy możemy się w tym języku zanurzyć. U młodszego syna mogła to być pacynka mówiąca po polsku. To jest taka metoda, którą wielu ekspertów poleca, kiedy my mamy pacynkę, ale nie musi to być pacynka, to jest tylko takie hasło, to może być plastikowy dinozaur, to może być jakiś pluszak, to może być nawet ciężarówka, coś, co pobudza wyobraźnię naszego dziecka i przedstawiamy tę zabawkę jako zabawkę, która mówi tylko po polsku i my musimy do niej ją uczyć, z nią rozmawiać tylko w tym języku. To jest coś, czego pani Kinga nie może zrobić, bo pani Kinga zna język angielski i udawanie, że się tego języka nie zna, byłoby tutaj po prostu nieprawdziwe i nierzetelne. No i też jest przedszkole w Polsce. Coraz wielu rodziców z tego korzysta. Podczas odwiedzin u rodziny w Polsce zapisują dziecko na tydzień czy na dwa do lokalnego przedszkola i dzieci z tego naprawdę bardzo dużo korzystają. Przede wszystkim właśnie z tych kontaktów z rówieśnikami, którzy mówią tylko po polsku i ten naturalny przymus użycia tego języka się pojawia. No i też tu mam pytanie, bo o tym pani Kinga nie pisze, jak wspiera mąż? Bo mąż jest Anglikiem, ale nie wiemy, czy wspiera w jakikolwiek sposób to, że język polski jest przekazywany dzieciom w domu. Zaznaczę, że znajomość języka polskiego w takiej sytuacji u męża nie jest konieczna, ale jest przydatna. Ale używając swojego języka, mąż może pochwalić, może zachęcić synów do tego, żeby mówili po polsku, czy żeby czytali po polsku, czy żeby uczyli się tego języka wspólnie z tatą. Drugi list w tym temacie pochodzi z Francji. Dziecko jest czteroletnie, język polski i francuski, ale przedszkole jest dwujęzyczne, czyli język francuski i niemiecki. Mowa rozwinęła się niesamowicie, mowa dziecka, także to jest ogromny plus. Córka opowiada nam swój dzień w przedszkolu, co jadła i tak dalej, ale wypowiada się po francusku. Ja mówię do niej po polsku, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Rozmawiamy z polską rodziną przez internet, ale w naszym otoczeniu nie mam znajomych, którzy mogliby do niej mówić po polsku. Dużo czytamy, czasami trochę powtarza po mnie, czasami używa polskich słów we francuskich strukturach, zaczyna poznawać literki i podpisywać się na swoich kreacjach artystycznych. Czy jest jakiś moment, kiedy się odblokuje i zacznie mi odpowiadać po polsku? To jest bardzo też takie pytanie częste, więc dlatego się na nim dzisiaj skupiamy. Pozytywy, jakie zauważamy, to, że córka powtarza wyrażenia i słowa. To jest coś, na czym my możemy też budować i bawić się po prostu w takie powtarzanie, że będziesz moją papugą. Często dzieci bardzo często wchodzą w taką zabawę i chętnie bawią się właśnie w takie powtarzanie, a można w ten sposób wiele, wiele przekazać. I że pozytywem jest to, że mieszane wypowiedzi zawierają elementy z języka polskiego, bo mogłoby być dużo gorzej, mogłyby to być czyste wypowiedzi francuskie, ale jak zawierają elementy z języka polskiego, to już jest coś, co trzeba dostrzec jako coś pozytywnego. Perspektywa jest taka, że Magdalena chciałaby, żeby córka się odblokowała i zaczęła odpowiadać po polsku. Jednak to wyrażenie sugeruje, że byłby to taki pojedynczy moment, kiedy nagle mówimy po polsku. Ja oczekiwałabym, że zamiast takiego jednego momentu odblokowania będziemy obserwować stopniowy wzrost udziału języka polskiego w wypowiedziach mieszanych. Czyli te wypowiedzi, które już są i zawierają pojedyncze elementy z języka polskiego, będą zawierały ich coraz więcej, aż dojdziemy do momentu, kiedy będą w 100% polskie. I to jest nasz cel. Czyli to odblokowanie będzie działało właśnie raczej w taki stopniowy sposób.
metoda, jaką bym zastosowała, to praca nad słownictwem, bo to słownictwo, pomimo że wszystkie języki, poziomy języka są bardzo ważne, to jednak słownictwo jest tą podstawą, bo bez słownictwa nie ma komunikacji. Czyli książki, słowniki, zabawy ludzikami, kiedy te ludziki mówią i my udajemy różne głosy, to jest sposób, w którym my możemy przekazać najwięcej słownictwa. Parafraza wypowiedzi francuskich i mieszanych, to co już mówiłam do poprzednich pytań, i wkrótce rozważyć naukę czytania i pisania po polsku, bo my widzimy, że córeczka już się podpisuje, czyli w tym wieku pokazuje, że jest być może gotowa i ta nauka czytania i pisania po polsku też dałaby temu językowi mówionemu duży taki napęd do rozwoju. I ostatnie pytanie, które pochodzi od Magdaleny. Syn ma 8 lat, córka 5. Jesteśmy mieszaną rodziną mieszkającą w Hiszpanii. Od zawsze mówię do dzieci tylko i wyłącznie po polsku. Niestety jestem niemalże jedynym źródłem języka polskiego poza bajkami, które dzieci czasem oglądają po polsku, sobotnimi zajęciami w szkółce polskiej, na które chodzi syn. Do dziadków w Polsce jeździmy 2 razy w roku, łącznie na 3-4 tygodnie. Dzieci bardzo to lubią i ogólnie mają pozytywny stosunek do wszystkiego, co polskie. Ich tata, mimo że po polsku mówi mało, zawsze ich chwali, gdy usłyszy, że coś w tym języku powiedziały lub że potrafią mu przetłumaczyć to, co mówię. To jest właśnie to wsparcie od partnera, które widać, że w tej rodzinie jest obecne. Niestety dzieci nie mówią po polsku niemalże wcale, odpowiadają mi zawsze po hiszpańsku. Podczas pobytu w Polsce obydwoje starają się mówić, ale z braku praktyki mówią dość niegramatycznie, niewyraźnie. Są to także raczej proste wymiany komunikatów. Niestety te wyjazdy są za krótkie. Zazwyczaj, kiedy one się językowo zaczynają rozkręcać, musimy już wracać. Co więcej, mogłabym robić poza mówieniem do dzieci po polsku. Co widzimy tutaj dobrego? Wspierający tata, to bardzo podkreślam, bo jest to coś, co nie zawsze jest i nie zawsze jest oczywiste. Pozytywne nastawienie dzieci do Polski, to jest też świetne, i brak zahamowania w mówieniu w Polsce. Czyli widać, że kiedy są te pobyty w Polsce, dzieci są w stanie po polsku się komunikować. Perspektywa, czyli marzenie nasze jest takie, żeby język polski u obojga dzieci zaktywizować. Metoda, jaką można tu zauważyć, to przede wszystkim ja widzę tutaj szansę w wyjazdach do Polski, to znaczy czy jest możliwość przedłużenia tego pobytu? To już są 3-4 tygodnie, to już jest bardzo długo, ale czy może udałoby się pojechać 3 razy w tygodniu, czy nie wiem, jak wyglądają te ferie szkolne w Hiszpanii, ale czy jest ta możliwość? I czy w czasie tego pobytu możliwość jest na zapisanie na zajęcia, do przedszkola, czy na kolonie? Druga szansa to są dziadkowie, czyli po powrocie z Polski, czy my możemy podtrzymać te efekty wyjazdu, czyli jak wyglądają Wasze kontakty z polskimi dziadkami, kiedy jesteście w Hiszpanii, czyli czy dziadkowie do Was przyjeżdżają i czy regularnie dzwonicie na wideo. Czyli te rozmowy wideo z dziadkami to jest coś, co może być taką namiastką wizyty w Polsce i warto byłoby te rozmowy kontynuować. Jeżeli jest Wam trudno te rozmowy przeprowadzać, bo jednak ten kontakt przez ekran nie jest zawsze u dzieci łatwo taki akceptowany, to dziadkowie mogą czytać przez ekran, przez kamerę, mogą pokazywać różne rzeczy, nawet mogą pokazywać to, co mają w lodówce. Dzieci bardzo się zwykle z tego cieszą, że o, babcia kupiła właśnie nowy serek, proszę bardzo, jak przyjedziesz, to taki serek ci też kupię. Czyli takie rzeczy, które można pokazać, różne zgadywanki, na tej zasadzie zawsze dobrze działają. I teraz podsumowując ten temat, to jest coś, co znajdziecie też w książce, w tym rozdziale o tym, kiedy dzieci nie mówią po polsku. Można to nasze postępowanie zapisać w postaci takiego algorytmu, czyli tych czynności, które my możemy po kolei
przeprowadzić, żeby rozwiązać nasz problem. Czyli zaczynamy zawsze od przyczyny. Dlaczego dziecko nie mówi po polsku? Czy to jest powód taki, że ma niską kompetencję w tym języku? Czy ma zapewniony wystarczający kontakt z tym językiem? Czy też u dziecka występuje brak motywacji, czyli że nie chce mówić w tym języku? Czy u dziecka rodzic wywołuje wystarczającą potrzebę, żeby używało tego języka? Zaczynamy zawsze od siebie, czyli ja jako rodzic, ja jako pedagog sprawdzam, czy moja mowa jest czysta, czy ja się bezwiednie nie przestawiam, czyli nie dryfuję w tym do tego języka większościowego, czy nie wtrącam wyrażeń z drugiego języka. I jaką ja mam postawę? Czy ja w każdym moim słowie i czynie pokazuję, że mam głębokie przeświadczenie, że język polski i ta dwujęzyczność to jest taka przygoda, która jest dla mojej rodziny najlepszym możliwym rozwiązaniem. I wdrażamy odpowiednie działania, czyli ekspozycja, czyli czy możemy gdzieś zintensyfikować kontakt z żywym człowiekiem, żeby ten język był skuteczniej przekazywany, i źródła elektroniczne tu mogą być wykorzystane jako uzupełnienie, czyli to, co widzimy w bajkach, to, co widzimy w różnych innych źródłach elektronicznych, to jest uzupełnienie kontaktu z żywym człowiekiem. Dostosuj sposób komunikacji, aby przekazywanie języka było bardziej efektywne, czyli to, w jaki sposób ja mówię, czy ja parafrazuję wypowiedzi dziecka, czy ja na przykład daję wybór, kiedy brakuje słowa, czy masz na myśli to, czy to, kiedy dziecko może bardziej aktywny sposób wejść w naszą komunikację. I motywacja Twoja i dziecka, na tym polu możemy też zadziałać, czy widzimy w każdy pozytyw, to co ja pokazywałam w analizie naszych przypadków, czy dostrzegamy to, co już mamy dobrego, i czy mówimy o tym głośno, bo to jest też ważne, żeby chwalić, czy widzimy język polski jako nasz kochany język, czyli coś, co jest dla nas bliskie naszym emocjom i warto też o tym mówić, że kiedy mówisz do mnie po polsku, czy chociażby powiesz jedno słowo w tym języku, to ja to czuję w moim sercu, nie boimy się o tym mówić. I argumenty praktyczne, czyli to, że jest to język, który jest wartościowy i może być wykorzystany również w życiu dziecka w przyszłości, w zawodzie, w studiach itd. No i wreszcie nie poddawajcie się, czyli rozumienie to już jest ogromny sukces i uwierzmy w to, że w późniejszym wieku, kiedy dzieci mają nawet 10-12 lat, czy w dorosłości, ten język ma szansę się zaktywizować i takie przypadki są. Podsumowując, chciałabym powiedzieć, przytoczyć taką sentencję, którą się kierowałam, zarówno tworząc Bilingual House, to co tam widzicie na moich stronach i wszystkie moje konsultacje i wszystkie moje zajęcia z dziećmi i to co publikuję, podporządkowuję tej właśnie dewizie. Czyli jeśli nie potrafisz wyjaśnić czegoś prosto, to nie rozumiesz tego wystarczająco dobrze. Czyli ja staram się na tyle głęboko wejść w ten temat, żeby móc potem to przekazać w sposób jak najprostszy i jak najbardziej praktyczny. I to zobaczycie na pewno na stronach książki Przepis na dwujęzyczność. I na zakończenie chciałabym, bo macie opinie, które możecie przeczytać, oficjalne opinie od autorytetów naukowych, od rodziców, od nauczycieli polonijnych również, ale chciałabym przytoczyć taką opinię, która doszła do mnie drogą prywatną od jednej z osób, która czytała tę książkę. Jest to bardzo dobry poradnik, który na pewno polecimy naszym nauczycielom i upewnimy się, że jest dostępny w naszej bibliotece. Czytałam różne pozycje dotyczące bilingwizmu i ta nie tylko była najprzyjemniejsza w czytaniu, ale również bardzo konkretna. Każda strona dostarczyła przydatnych informacji. I to naprawdę ucieszyło mnie bardzo, że to widać, jak ktoś czyta, że ja chciałam w tej książce zawrzeć esencję tego, co wiem, co znam, co potrafię i czego nauczyłam się też od rodzin, z którymi pracuję. Dziękuję za wysłuchanie i oddaję głos Małgorzacie.
Dziękujemy, Aneto, za wspaniały wykład. Dziękujemy za podzielenie się tymi problemami, o których pisały rodziny, głównie mamy, do ciebie i za udzielenie tak obszernej odpowiedzi na te pytania. Nie pojawiło się żadne pytanie, więc myślę, że te pytania akurat zawierały większość problemów, które napotykają rodziny wychowujące dzieci dwujęzyczne. Pani Kasia Kowalska tutaj napisała na czacie, że niestety, jeśli dziecko nie mówi po polsku, to placówki i kolonie, rozumiem, że w Polsce, nie chcą dziecka przyjąć. Wiem, bo próbowałam i powiedzieli, że jak dziecko będzie umiało się komunikować, to wtedy rozważą. Tak, w Polsce pani Kasia dopisała szybciutko. Więc pani Kasiu, ja wiem, że powstają też kolonie dla rodzin dwujęzycznych. Chyba są organizowane, z tego co pamiętam, koło Krakowa. Jeśli pani do mnie napisze maila, to ja po prostu gdzieś tam znajdę kontakt i jeśli oczywiście jest pani zainteresowana albo ktokolwiek z państwa jest zainteresowany, to proszę pisać, bo wiem, że coś takiego jest organizowane w Polsce również przez osoby, które dwujęzycznością się zajmują, które też piszą książki, podręczniki dla dzieci dwujęzycznych, także wiedzą, co robią, że tak powiem. Natomiast ja sobie pozwolę w czasie tego wykładu, który Aneta nam tutaj przed chwilą prezentowała, z racji tego, że jestem właśnie związana z tą edukacją polonijną, to tak mi przyszło do głowy, że było tam jedno pytanie dotyczące czytania książki w języku większościowym, jeśli książka nie jest przeczytana, nie jest przetłumaczona na język polski. To tak sobie pomyślałam od razu, że jeśli rodzic zna ten język większościowy i jest w stanie przetłumaczyć, niekoniecznie tak słowo w słowo, ale oddać treść tej książki, to przecież może to zrobić po polsku, prawda? A druga sprawa przy czytaniu, że dziecko już tam chyba 9-letnie, jak zachęcić do czytania? Ja polecam książki z czytania poziomowego. Tak jak dzieci w szkołach angielskich już od najmłodszych klas dostają takie proste książeczki do nauki czytania, tak są też, proszę Państwa, napisane książki do nauki czytania poziomowego w języku polskim. Seria książek się nazywa Czytam sobie i ja uważam, że jest naprawdę fantastyczna, bo jak dziecko przeczyta taką książkę, to widać radość tego dziecka, że ono sobie poradziło z tą książką. Prowadzimy w szkole takie szkolne, takie klasowe biblioteczki. Każdy nauczyciel w swojej klasie ma właśnie te książeczki i słuchajcie, naprawdę widać, jak te dzieci co tydzień albo co 2 tygodnie wymieniają sobie książkę i je czytają, bo nauczyciele oczywiście później sprawdzają, czy dziecko zna treść tej książki. W tym roku postanowiłam w swojej szkole, że dzieci będą przypisane według wieku do klas, nawet jeśli nie znają tego języka polskiego dobrze i będziemy po prostu się starali nadrobić, zwiększyć kompetencje tych dzieci językowe, ale właśnie żeby one były ze swoimi rówieśnikami. I przyszła dziewczynka, do, nie wiem, 10 czy 11-letnia, która, słuchajcie, bardzo dobrze czyta, ale wstydzi się. I ja z nią robię takie 10-15-minutowe spotkania i daję jej książeczki z poziomu pierwszego. Ona wcale się z tego nie jest jakoś obrażona na to, że czyta takie proste książki, ale ja widzę, jak ona nabiera takiej pewności siebie, że potrafi to przeczytać. Także no, nie obawiajmy się, że dziecko, nie wiem, 10-letnie zacznie czytać książeczkę dla dzieci, bo no, trzeba po prostu jakoś zmotywować. Nie wiem, to są takie moje, nie wiem, Aneto, czy się zgodzisz z tym, ale takie moje po prostu spostrzeżenia właśnie z pracy z dziećmi dwujęzycznymi w szkole. Myślę, że to jest ważna, dobra sugestia właśnie o tym, żeby te książeczki czytam sobie zaproponować, ponieważ to jest zupełnie inna koncepcja niż elementarz.
bo po pierwsze kulturowo jest to bliższe dzieciom, które wychowują się w Wielkiej Brytanii, bo w szkołach już dokładnie taki sam system znają. To raz, a dwa, to jest to poczucie sukcesu, które jest inne. Kiedy ja zakończyłam całą książkę, pomimo że ona mogła być bardzo cieniutka, ale to jest cała książka, niż jakby to była strona w książce, powiedzmy w elementarzu, prawda? To jest takie to poczucie sukcesu. Także zdecydowanie się zgadzam. Słyszałam o tych koloniach w Polsce dla dzieci dwujęzycznych, także na pewno to jest coś, co warto spróbować. Dla dzieci nie mówiących po polsku, natomiast dla dzieci, które mówią komunikatywnie, ale potrzebują wzbogacenia czy większej, powiedzmy, aktywizacji tego języka, to jednak takie kolonie dla dzieci polskich byłyby lepsze. Dlatego, że tam tutaj też ktoś w komentarzu zwrócił uwagę, te dzieci będą naturalnie dryfowały w kierunku tego, co łatwiejsze, czyli by chciały nadal kontynuować mówienie po angielsku, a u dzieci w przypadku grupy z dziećmi tylko polskimi, to raczej tego nie będzie, czyli będzie ten naturalny przymus. I kolejna rzecz, którą tu widzę też w komentarzach, coś, co ja muszę podkreślić, aczkolwiek nie mówiłam o tym w samym wykładzie, ponieważ uważam to za oczywiste. We wszystkich tych przykładach dzieci, które nie mówią po polsku, tylko rozumieją po polsku albo potrzebują wzmocnienia tego języka, oczywiście szkoła polska, prawda? Czyli zapisanie, jeżeli te dzieci jeszcze nie są w szkole polonijnej, to zapisanie do szkoły polonijnej będzie na pewno takim bodźcem, który będzie je kierował w tę stronę, w którą my chcemy dążyć, czyli w stronę dwujęzyczności. Ja też prowadzę takie zajęcie indywidualne, aktywizacje języka polskiego dla dzieci, gdzie my tam pracujemy w taki systemowy sposób, dziecko wraz z rodzicem pracuje, bądź też całe rodzeństwa, całe rodziny są. Także są też takie bardziej systemowe drogi do tego, żeby znaleźć wsparcie. No ja tu jeszcze, jeśli mogę, nawiążę właśnie do tych szkół sobotnich, bo dla mnie szkoła sobotnia to nie tylko nauka języka polskiego. Oczywiście to jest naszym celem, prawda, żeby każde dziecko zwiększało kompetencje, ale to jest również też takie poczucie, że się należy do tej społeczności i nie jest się wyobcowanym. Bardzo często obserwuję właśnie w szkole, że dzieci chcą przychodzić do nas, bo spotykają dzieci właśnie, które są w podobnej sytuacji, słabiej mówią po polsku, ale tutaj się dogadują, bo tutaj po prostu, znaczy, tak mówię, dogadują tak potocznie, ale porozumiewają się i nawet jeśli muszą użyć tego języka angielskiego, tego języka większościowego, to my im pozwalamy, tak? Bo my prosimy o wypowiedź w języku angielskim, a później im tłumaczymy Tak. na język polski. Także naprawdę nie bójmy się szkół sobotnich. Tam pracują wspaniali ludzie, którzy właśnie też, którym zależy też na tym, żeby dziecko z chęcią przychodziło do tej szkoły i żeby się dobrze czuło. A tu jeszcze też mi w trakcie tej wypowiedzi przyszła do głowy taka sytuacja z zeszłego roku w naszej szkole, gdzie mieliśmy ucznia właśnie z rodziny mieszanej i który no tam mama zaniedbała bardzo rozwój tego języka polskiego i który przez cały rok uczestniczył u nas na tych zajęciach, ale się nie otworzył, nie chciał mówić po polsku. Natomiast na koniec roku okazało się, że on świetnie nas rozumie, bo nauczycielka, wydając jakieś polecenie do jakiejś gry, prosiła właśnie dzieci o udział w grze i jeden z chłopców też z niższymi kompetencjami językowymi nie zrozumiał, o co chodzi, i to dziecko wytłumaczyło koledze po angielsku, ale to okazało się, to dało po prostu dowód na to, że Tak. to, że on przychodził i tam siedział, czy leżał na dywanie i w ogóle nie uczestniczył, czyli taki był bierny, tak? Czyli to naprawdę mu też dużo dało i mam nadzieję, że kiedyś tam po prostu zaowocuje, bo przecież to nie wyparuje z mózgu, nie z Tak. głowy, tylko po prostu będzie się odkładało i będzie czekało na tak zwany właściwy moment. Także
Wiem, że już żeśmy przedłużyły troszkę czas, ale to jest tak wspaniały temat i pewnie mogłybyśmy tutaj jeszcze wiele godzin spędzić i opowiadać Państwu o naszych doświadczeniach i naszych właśnie tutaj przemyśleniach. Tak na podsumowanie, to chciałabym powiedzieć, że no nie ma prostej drogi. Nie da się nic zrobić w ciągu 5 minut. A to, co mówiła Aneta o cierpliwości, no to jest podstawa, tak? Cierpliwość i systematyczność. Jeśli my, dorośli, nie będziemy się poddawać, to dziecko w którymś tam momencie się otworzy i będziemy po prostu bardzo z tego zadowoleni. Czyli metoda małych kroków, codziennie 5 minut albo 15. Nie da się w jeden dzień przez 5 godzin, tylko właśnie po rozkładaniu. Jak to się mówi, nie da się zjeść słonia w całości, trzeba go podzielić na kawałeczki, tak? Więc przechodzę teraz do rozstrzygnięcia naszego konkursu. Już tutaj mam wyniki, tylko sobie muszę zeskrolować troszeczkę, gdzieś mi tutaj uciekły. Chciałam podziękować przedstawicielom klubu nauczyciela, których znam, pani Ewie i pani Ani, bo one są w gronie, o już mam, bo one są w gronie zwycięzców, tak? Książka ma 48 stron, więc już. 148. 104, oj, przepraszam, 148 stron, tak? Więc najbliżej była pani Ania Gniazdowska-Reinfus, później była pani Paulina Bayer i pani Ewa Plamer. Także te trzy osoby wygrywają, dostaną książeczkę z autografem autorki. Natomiast państwo pisali. Natomiast przeczytam jeszcze, z których krajów Państwo nas tutaj odwiedzaliście. No to Anglia, Szkocja, Kanada, Korsyka i Stany Zjednoczone. Także dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym spotkaniu. Ja jeszcze powiem, że książkę w tej chwili można kupić w przedsprzedaży. Będzie dostępna, będziemy rozsyłać po 16 października, jest w drodze do nas, ale wiecie, po Brexicie to urząd celny, tak, z jednej z Polsce, ponieważ książka była drukowana w Polsce, więc po polskiej stronie, po angielskiej stronie, także tutaj musimy cierpliwie poczekać. Jeśli są osoby, no nie było tutaj, nikt nie przyznał się, że jest z Polski, ale może ktoś był, a może później ktoś będzie słuchał z Polski, to przygotowujemy również opcję wysyłki do Polski z Polski, także będzie to taniej niż od nas tutaj z Wielkiej Brytanii. Ale dla osób, które są niecierpliwe i chciałyby mieć już ze sobą tą książkę w tej chwili i lubią czytać e-booki, to e-book jest również już dostępny. Za tydzień spotykamy się, proszę Państwa, na żywo, czyli będzie premiera po raz drugi. Tym razem właśnie spotkamy się na żywo z autorką, z panią dr Anetą Nordbauer w Nottingham o godzinie 13:30. Będzie równie ciekawy wykład jak dzisiaj, więc osoby, które są mieszkają w Nottingham albo są gdzieś tam w okolicach, albo nawet chcą dojechać do Nottingham, bo chcą się spotkać z panią Anetą albo z nami i z nami. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Tutaj macie adres, to jest Nottingham restauracja, polska restauracja Bread and Wine. No i po wykładzie będzie oczywiście możliwość otrzymania autografu. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy udział. Widzę, że wszyscy się cieszyli, my również cieszymy się. Gratulujemy sobie tego wspaniałego przedsięwzięcia i do zobaczenia na żywo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo za wszystkim, którzy byli z nami dzisiaj na żywo i też pozdrawiamy wszystkich, którzy obejrzą nagranie z dzisiejszego spotkania. Cieszymy się na to, że za tydzień już będziemy mogły trzymać książkę w ręce. To będzie na pewno bardzo wzruszający moment. I dodam tylko jeszcze, że książka ma 148 stron i na każdej stronie są konkrety. Czyli to warto podkreślić. Nie ma lania wody, nie ma stron, które by ktoś chciał może pominąć. Są informacje wypunktowane i staram się właśnie, żeby to było coś, co jest konkretne i skondensowane. Także.